Kolejni pracownicy grupy Tauron dołączyli do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego dzięki akcji Fundacji Tauron. W ramach akcji Bohaterowie z dnia na dzień rejestrowali się górnicy południowego koncernu węglowego. Fundacja Tauron realizuje projekt Bohaterowie z dnia na dzień, którego celem jest budowanie bazy dawców szpiku kostnego i popularyzacja informacji na ten temat. Do grona potencjalnych dawców szpiku kostnego mieli okazję dołączyć pracownicy PKW spółki grupy Tauron. A no na pewno warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu zdarzy. Na życie jest krótkie i nie wiadomo, co może być dalej w życiu. Między 18 a 21 listopada odbyły się firmowe dni dawcy. Południowy koncern węglowy zawsze bardzo chętnie włącza się we wszelkiego typu akcje charytatywne, czego mamy przykład właśnie w dniu dzisiejszym i w ostatnich dniach, organizując Dzień Dawcy. Jest to świetna inicjatywa. Przeprowadzono je w 4 lokalizacjach. Akcja Zostań Dawcą odbywała się w poniedziałek w centrum, rejestrowała się administracja, we wtorek kopalnia Janina w Libiążu, w środę kopalnia Sobieski, natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj w Szybie Piłsudskim. Dni dawcy były zwieńczeniem akcji informacyjnej przeprowadzonej pod hasłem Zostań bohaterem, masz to we krwi. Założeniem projektu jest dostarczenie pracownikom wyczerpujących informacji na temat problemu dawstwa szpiku, tak by umożliwić im podjęcie świadomej decyzji o przyłączeniu się do bazy. Krew oddaję honorowo i uważam, że uratować komuś życie to jest dobra rzecz. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja DKMS Polska. Jest różnie. Są takie osoby, które są zdecydowane, wszystko wiedzą i wiedzą, że chcą się zarejestrować, ale są też takie osoby, z którymi rozmawiamy, jeżeli te informacje, które przekazujemy, są wystarczające, przychodzą i się rejestrują. Ile trwał cały proces zapisania się do tej bazy? 5 minut. Rejestracja zajmuje około 5 minut, więc to jest zazwyczaj, nawet jak ktoś mówi, że przyjdę później, ale jak dowiaduje się, że to tylko 5 minut, to siada od razu i się rejestruje, jeśli jest zdecydowany. Jednym z celów działającej w strukturach grupy Fundacji Tauron jest angażowanie się w tematy istotne społecznie, a do takich należy problem dawstwa szpiku kostnego. Projekt jest realizowany w oparciu o wolontariat pracowniczy i jednocześnie jest adresowany do pracowników w myśl założeń realizowanej przez grupę Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2012-15 z perspektywą do roku 2020. Akcja przyniosła oczekiwany skutek, bowiem przez 4 dni do bazy dawców szpiku kostnego zarejestrowały się 503 osoby.